jesteśmy bezpieczni. Wojtek pewnie będzie chciał pocisnąć mi za to, że powiedziałem, że nie mógł powiedzieć R. Nie, właśnie dzwonię, Michał, zapytać się, czy wiesz, w jakiej sprawie dzwonię. W jakiej sprawie? Znowu kortyzal do góry. Nie, no stary, wiesz, uważam, że trzeba mieć dystans, wszystko jest zabawne i tak dalej. O Jezus, ale chyba stary, chyba nie chcesz mi powiedzieć, że to, co powiedziałem, to jest coś, co ugodziło ci, Cezary. Że... Nie, nie, rozumiem, że to jest zabawne, rabardowe i tak dalej, te sprawy, to jest wszystko śmieszne, ale uważam, że to, że powiedziałeś, że wystąpiłem w jebanej reklamie i ten pierdolnięty gola... Nie, no kurwa, Jezus Maria, przecież to, stary, to jest tylko i wyłącznie dystans, Wojtek, ja widziałem, stary... To było niesmaczne jedynie. Dobra, przepraszam, dobra, przepraszam w takim razie, że to powiedziałem. Było to nawiązanie w kontekście do tego, że Marcin zrobił gry z batona. Nie mieszaj mnie to, pozdro Wojtek. I powiedział, że jest przepyszny. I stary... Ja to widziałem, ale... Dobra, to w takim razie, okej, okay, uważam stary, tak samo myślałem stary, że cię to nie dotknie. Jeżeli cię to dotknęło, przepraszam i tyle. Mordo, wy... Całe życie mnie nic tak nie dotknęło jak to, że powiedziesz, że pierdolnięty gola, który wystąpi w zjebanej reklamie, nie mówiąc ever. Rozumiesz? Ale stary, kurwa, przecież to nie było... Ja pierdolę, nie? Nie, ale da się w kuluarach wyczuć napięcie pomiędzy tymi dwoma wodarzami. Ta kropla, która przelała tą czarę kiedyś. Teraz właśnie nie mamy z nami napięcia, jest spoko. Jest spoko, dobre, ale stary, kurwa, to było... Ach, dobra, nie chce mi się mówić, stary, bo... Dobrze. Obejrzysz sobie i przemyślisz to potem, czy to było spoko, czy nie spoko. Stary, przepraszam, jak się jeżeli tutaj, się dotknęło... tylko oglądać. Dobrze, ale znajomi mi to wysyłają, mówią, co ty mówisz, wiesz, co chodzi, to jest takie, uważam, lekko niesmaczne. No trzeba mieć dystans, to jest zabawne, ja się śmieję z tego całe życie, ale uważam, że to było troszkę przesadne. Okej, nie miało cię to, stary, urazić. Uważam, stary, że... No, sam powiedziałeś, że mnie poddymisz, no to poddymiło przecież, nie? Dobrze, jest skurwiony gola. Ja jest myślę, ta nutka że... takiego... Tak, jest. No, jest to coś, ale, inaczej, ale trzeba przyznać... Dobra, słuchajcie, cześć. Biorę jest, drugiego, twoje zdrowie, nie kłóćcie się, to chłopaki. To jest stary, to jest jakby... rozumiem, że mogłem przesadzić. To jest stary... jak sobie teraz to przemyślałem, to rzeczywiście nie musiałem używać takiego epitetu. Było to powiedziane, może pierdolnięty gola było troszkę za dużo, wiesz, o co chodzi. Okej, no to we flow programowym, w momencie, gdy stary tworzy się coś takiego, taki format jak tutaj, okej, okay, jest mi trochę wstyd za to. Ja wcale nie wiem, jaki to jest format, na czym polega, stary. Tak, tylko uważam, że jakby ja ci, stary, totalnie nie bronię, wiesz, ugadzać mnie, tak samo jak, no sam wiesz, że stary... Tylko ja nie mam takiej możliwości, bo siedzę tutaj, ale, stary, no, ale siedzisz tam. No to wpadnij na program kiedyś i możemy razem coś poprowadzić. No to... Nie, no to może kiedyś wpadnę, to zrobimy sobie roast. Ale wiem na przykład, że na spontanie... Kurwa, roasta, bez kitu. Możemy zrobić roasta i możemy też... No ale co na spontanie, no? Jest na przykład projekt spontan, gdzie jakby motywujesz też Guzika, żeby w jakimś tam stopniu mi dopierdalał. I wiem, że ale... na imprezie, stary... Mordo! No wiem, Guzik? Że bombonera, a pierdolnięty gola to są no dwie właśnie, różne rzeczy. Nie, u nas, ja się z tym nie zgodzę, bo Wojtek... Nie zauważam ze strony Wojtka, że się w przestrzeni publicznej trafiają rzeczy, że ty, że on w ciebie jakoś wjeżdża. Może się śmieje bardziej, ale od ciebie da się czasami wyczuć, że wpierdalasz się w tego gole i lubisz zobaczysz mu czegoś? Lubisz mu wpierdolić szpilę i nie tylko taką dla śmiechu, tylko lubisz taką wpierdolić szpilę, żeby trochę zabolało. No to jest takie niesmaczne, to wiesz, to może się śmiać, że łabał, że kurwa ratunku, to mnie też bawi. To, ale ja nie powiedziałem w ogóle o zjebanej reklamie, bo nie wiem, czy... Mordo, powiedziałeś, że pierdolnięty gola w jakiejś zjebanej reklamie. Nie umie powiedzieć R, bo nie umie powiedzieć R. Pierdolnięty. No pierdolnięty gola, bo nie umie powiedzieć R, no kurwa. No kurwa, stary, było to no. Było niesmaczne, ale chodziło tutaj, stary, o spicy, kurwa. Dymy. Że pozytywny epitet, ale stary, nie miałem w ogóle... Ja mógłbym też powiedzieć dużo różnych epitetów dziwnych o tobie. Wiesz, ale dobrze. Ale nie mówię tego w przestrzeni publicznej, stary. No dobra, nikt ci no, nie no, to prawda. Lekki pot pojawił się na skronie, jak Michała. Bo... Nie chciałem tego mówić na głos. Leciutkie zapocenie, podgrzanie atmosfery. Szczerze rozumiem. Poprosimy make-up. Nie, ale nie, bo wiadomo, że ja sobie zdałem sprawę, jak teraz rozmawiałem z Wojtkiem, że rzeczywiście
było trochę takie faux pas, stary, że te... Mogłem tak nie powiedzieć, stary, za co cię przepraszam. Wydaje mi się, że przesadziłem, przepraszam publicznie. Fajnie, bo przynajmniej trochę żeśmy Wojtas poddymili. Wydaje mi się, że nie było to wcale ustawione wcześniej. Nie było, teraz próbuję wybrnąć. Parasol robi fuj teraz. Ale Wojtas, chcę ci tylko powiedzieć, że znasz mnie, stary, wiesz, że wiele razy, stary, powiedziałem, stary, różne gdzieś tam nawet gorsze rzeczy. No i wiesz, jaki, stary, jest nasz humor, mój humor, stary, i kurwa... No tak, między sobą spoko, tylko ja nie mam możliwości nawet odpowiedzi, wiesz, co chodzi. Słuchaj, zróbmy tak, Wojtas, zapraszam cię, stary, na, nie wiem, będziemy robić jakiś następny program, gdzie będzie, stary, więcej osób. Wpadnij tutaj też, stary, zrobimy sobie podwójny program, powyzywamy się, stary, na przykład na żywo, ty będziesz miał, stary, możliwość mnie też pociśnięcia. Możemy zrobić jakiś roastik. Nie, to jest roast, to jest genialny pomysł. Ja się jaram, jak coś mogę w to wierzyć. Możemy. Ja się na to piszę, tylko mówię, że miał też możliwość odpowiedzenia. A jak siedzę w chacie i się skurwiam, mówię, no muszę zadzwonić, bo kurwa, stary, no. Ale stary, się, dobra, to ja chcę ci powiedzieć, że ja na przykład mam tak, że trochę to wykorzystuję właśnie, nie? I to jest może chujowe, bo ja to wykorzystuję, że zawsze w jakimś programie, czy gdzieś, gdzie mam opcję, stary, gdzieś się tam uszczypnąć, to powoduje to we mnie taką chorą, stary, radość, że później... A skąd musi być jakieś nacechowanie? Mówi... Dlaczego? Bo to mnie ciekawi, skąd się to bierze, nie? Podgryzamy się już od jakiegoś czasu, jakby z Wojtasem, chociaż ostatnio jest super, ale zawsze gdzieś tam ten pstryczek taki, kurwa... publiczny, no może to nie... No jest, ale to jest spoko, Wojtas, słuchaj, Wojtas na przykład wstryka mnie teraz za pośrednictwem guzika i jestem bombonierką. Ale to jest coś innego, no. Obie, może coś innego, ale... Byliśmy w klubie, ale słuchajcie, bo chwila, no. Bo ja guzika nie namawiałem, żeby on cię spontan w jakikolwiek sposób wyzywał do walki, czy przezywał. On się napił, on bardzo mu zależy na tym, bo on ma też po tej przerwie lekki uraz, i zaczął tobie cisnąć po prostu, ale ja nic nie mówiłem, nie namawiałem go do tego. Bomboniera w strachu! Bądź ci był przy tym! Bomboniera jest w strachu, ale... myślę. No dobra, no w każdym razie jakby, żeby podsumowując i zakopując ten topór niezgody, tą kość niezgody, przepraszam Wojtek za to, że powiedziałem to dosyć jakby mohamsko. Lekkomyślnie. Okej, to dzięki wielkie, przyjmuję, przeprosiny, nie mam tobie już tego za złe, a swoją drogą, to jeżeli chodzi o Rafona, no to mamy dobry kontakt, bardzo mi przykro, że projekt Chudy Byk się rozpadł, bo był naprawdę zajebistą przygodą, teraz robimy spontan, który jest też mega zajebistą przygodą, bo lubimy podróżować. Jutro stary wychodzi najmocniejszy odcinek historii spontanu. Naprawdę pojebany. I też przy okazji powiem, że na 200 tysięcy subów bierzemy jednego widza, który subskrybuje nasz kanał na wyjazd. No to jest fajne, to jest dobre. To jest fajne. Także zapraszam, dajcie suba, bo będzie... Ale to akurat co w jutrzejszym odcinku wyjdzie, kurwa, na nie, no to jest strasznie grube, nie? Jest pojebane, ja byłem przerażony, jak to usłyszałem. Musicie zobaczyć minę Błyskiego, jak się dowiedział o tej informacji. No ja to wiem, zobaczycie. To o Donie, nie? No o Donie, no ja byłem w szoku, ja nic nie widziałem. Ale no. Mocno. I też pytam widzów tutaj, czy chcielibyście zobaczyć Guzika na Gali Fame, to jest... Osoba, która walczyła na pierwszej gali w walce wieczoru z Bogdelem i chciałaby się znowu pojawić. Jeżeli chcecie, to napiszcie, bo kurde, myślę, że on zaużył na to. Ogólnie chcę powiedzieć, że Guzik to jest... No można Wojtek tak powiedzieć trochę, że Guzik rozpoczął. Miał duży wpływ, miał na to, że powstała gala Fame, bardzo duży. No to jest... Ja myślę, że jakby Wojtas to było to ognisko, takie drewno, nie? Później, które dorzucało... Myślę, że Guzik był troszkę drewnem, a ja byłem tą rozpałką z tobą. Albo tak. W sensie, tak. Ale też trzeba pamiętać, że dużo osób ma pomysły, a ostatecznie to chodzi o realizację, nie? Bo takie rzeczy też wymyśliło pewnie... Ja miałem jedną rzecz. Jedną rzecz, panowie, za którą naprawdę się podziwiam, to determinację, królewską determinację. I Michał to wie. Ale co? Jeszcze raz? Że miałem królewską determinację przy tworzeniu Fame'u, nie? Ty to wiesz, stary. Ja wiem, stary, znaczy jeżeli potrzebujesz docenienia, jakby to jakby ja to szanuję, stary. Nie potrzebuję, tylko właśnie mówię, że jakby, no, tak mówisz to w takim stylu, jakbym, no wiesz, no nie wiem, czy mam ci też piaty przynieść, czy co? Nie, bardzo. Dobry, w chuj, telefon. Była determinacja ze strony Wojtka, ale o tym, stary, nie gadałem, że
jak my z Meduzą ale i... Ale przecież ja nie potrzebuję twojego teledysku, wiesz, słowa uznania, tylko powiedziałem. Ale nie, ogólnie, no ja serio gadam na wywiadach, że jak my szukaliśmy klauna z Koszalina, no to jest kurwa prawda, bo on uganiał się za mną, żeby stary dopiąć projekt, no i się udało, no. Ja szukałem innego klauna wtedy. Ej, ty też kurwa szukałeś klauna, wiesz o tym, nie? Tak. On to zrobił, że Stifera fejka. A, myślałem, że chodziło o ciebie, jak się uganiał. Mówię, że Boxdela szukałem. No, to był punchline! Bang, bang, bang! To był rążki, kumasz. W tym momencie, czyli nazwałeś mnie klaunem, czyli ja nie cofam. Nie, ty szukałeś jednego klauna, a ja szukałem drugiego klauna, żeby galę stworzyć. Słuchaj, kuwa. Nie wkuwiaj mnie. Ej, ale Wojtek, musimy zajebać kiedyś stand-up. No spoko, to zajebiemy. Zrobimy to stary. Ja już wam nie przeszkadzam, macie fajnego Cage'a, się tutaj pieprzyłem, ale mówię, chciałem zadzwonić, poczułem taką potrzebę. Wiem, poczułeś lekkie zażenowanie, stary, właśnie tekstem, który wyszedł z delikatnie tak, delikatnie tak. Także pozdrawiam wszystkich widzów, zostawcie suba na spontanie, bo tam jest, kurwa, troszkę niedoceniony format, a uważam, że naprawdę dojebany. Kurwa, stary, każdy wie, że 80% tego telefonu to był wypromowanie projektu Spontan. Nie, to było moje skupienie. I kupujcie Pay-Per-View bilety, bo naprawdę będzie zajebista gala i się już nie mogę doczekać. Historyczna, zapomniałeś dodać. Historyczna jest zawsze, strona zresztą ma. Najlepsza karta chyba. Trzymaj się, Wojtek. Ogałniemy to. I teraz mi onaj. To był pierdolnięty gola. Nie, kurwa, popierdoliło go chyba. Nie, dobry telefon. Nie, ale, dobry, nie, ale szczerze, telefon. Jak sobie teraz tak o tym pomyślałem, to nie, no. Jesteśmy dojrzałymi ludźmi, tak? Chociaż niektórzy mogą mieć wątpliwości, przynajmniej co do mnie. Ale tak, rzeczywiście, wydaje mi się, że ten tekst, który powiedziałem, był nieco przesadzony. Niektóre rzeczy... Za co przepraszam, Wojtek, jeszcze raz i mam nadzieję, że no już jakby wybaczyłeś, tak więc nie ma tematu. Stary, przyznałeś się do błędu jak prawdziwy facet. Ogarniemy to. Dzięki, chłopaki. Czasem. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.